Dobry wieczór Państwu. 14 grudnia, czwartek, tu wiadomości. Koncepcje reorganizacji PZPR, udział ruchów reformatorskich w przygotowaniach do 11 zjazdu były tematem dzisiejszego spotkania dziennikarzy krajowych i zagranicznych z przedstawicielami ruchu 8 lipca. Odrzucają oni kierowniczą rolę partii komunistycznej, twierdzą bowiem, że w Polsce socjalizmu będzie tyle, ile społecznego przyzwolenia. Chodzi o budowę partii lewicowej, która by mogła swoim zarówno kształtem organizacyjnym, jak i doktrynalnym, sposobem działania zmieścić się w tej Polsce, której już jesteśmy świadkami narodzin. W Polsce demokracji parlamentarnej są też projektami budowy partii lewicowej w Polsce, która respektując zasady demokracji parlamentarnej reprezentowałaby interes szeroko pojętych ludzi pracy. Nie można powiedzieć, że z 11 zjazdu na pewno wyjdzie jedna partia albo że wyjdzie partia, która będzie zjednoczona w sobie. Jesteśmy między innymi dlatego w tej partii walczymy o takie inny kształt 11 zjazdu, że w tej partii jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy są wielkim skarbem dla każdej partii lewicowej i ich nie można pozostawić samym sobie na pastwę sił konserwatywnych. Jednocześnie my podkreślamy w swoich dokumentach, w swoich wypowiedziach, że jedność partii jest sprawą bardzo ważną, ale jedność do zjazdu. Ale czy jest to jedność za wszelką cenę? Jeżeli chodzi o ten moment do zjazdu, to muszę powiedzieć, że cena jest bardzo wysoka. Prawie za wszelką cenę. Boimy się i nie dopuścimy do rozbicia przed zjazdem. Kwestia inna to jak zachowają się ruchy reformatorskie, które reprezentuje ruch 8 lipca również, na samym zjeździe. Tam cena będzie już miała, czy jedność by miała swoją cenę. To cena będzie po prostu kształt doktrynalny, organizacyjny, personalny partii, która wyjdzie z tego zjazdu. Jeżeli ma wyjść partia będąca przemalowana, Polsko-Zjednoczona Partia Robotnicza, z ludźmi, których opinia publiczna nie akceptuje i nie zaakceptuje, to wtedy prawdopodobnie ruchy takie reformatorskie, jak ruch 8 lipca, będzie musiał się zastanowić nad formą i formułą swojego funkcjonowania po zjeździe.